I teraz tak, ja tutaj mam kilka swoich sztuk dodatkowo. I może tak, od czym one się różnią? Przede wszystkim nie tyle obudową, bo obudowa to już wiadomo, że to starej serii się nie znajdzie. Bo teraz tak, zobaczcie, to są cztery sztuki 911 starego typu, wymontowane ze sprzętu grającego, w pełni sprawnego. A to są 911 zakupione gdzieś tam w sklepie od nieuczciwych sprzedawców. Zresztą możecie sobie tutaj się przyjrzeć dokładnie, czy jaki tam na nich jest nadruch. Może troszeczkę jeszcze poświecę. Może weźmy tutaj bliżej. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać. Ale zaraz wam pokażę, czym one się różnią, bo przede wszystkim na pomiarze jest duża różnica. Czyli tak wiadomo, nie wiadomo, co to są za no-name'y, że tak powiem. Tutaj mamy rozebrane te tranzystorki. Może najpierw z wyglądu zobaczymy, czym one się różnią. Zobaczcie, to są cztery oryginały. Zobacz wykonanie tylnych obudów. To jest oryginał, to jest podruba. Też nie do końca podruba, bo zaraz będziemy je testować w mierniku. A tutaj są rozebrane. Zaraz, momencik. Dobra, wypakowałem i teraz tak, patrzcie. Jaka jest różnica? Ja to zrobię na makro, żebyście to widzieli i zobaczcie. Oryginalny tranzystor 911. Jakie ma pole kolektora. A to jest podruba, czyli malowanka tak zwana. Ma milimetr, nawet nie ma milimetra. Tutaj mamy 3x3, tu mamy milimetr. Tym one się różnią, zobaczcie. Oryginał, to był oryginał, zrobiony jest na miedzi. A to jest jakiś no name, gdzie tutaj widać, że tylko taka była powierzchnia milimetrowa i zrobione jest na, nie wiem na czym, no to mi się zdaje, że to jest miedź, ale jakaś pobielona, czyli po prostu to nie są oryginały, to są każdy pies z innej budy, że tak powiem. Tutaj mamy dokładny widok, czym one się różnią. Mamy 3x3 mm, znaczy no gdzieś 3x2,5 mm powierzchnię. Na tym leży kwarc. A tu mamy podróbę 911. Tu mamy oryginał 911, tutaj mamy bodajże podróby. I teraz tak, weźmy jeszcze sobie. Tutaj było rozklepanych kilka tych tranzystorów. Są to malowanki. Niestety to są malowanki i to słabego typu. Po prostu w tej chwili 911, nie wiem czy ktokolwiek, jakaś firma to robi, te tranzystory 911, 912. One są po prostu robione z 2N-ów bodajże, 2N jakieś tam. Trzeba by było poszukać, no rozebrać każdego tranzystora 2N-a i ja tutaj mam podłączony generator i tam sobie obserwuję przebieg, znaczy obserwuję przebieg, bo w tym wzmacniaczu też jeszcze mam kłopot z driverami. Po prostu na wysterowanie bazy NPN na PNP mam 7,2V w RMS-ie, a na wysterowanie NPN mam 5,6V w RMS-ie. Tutaj mam schematik tej końcówki. Sorry, nie przełączyłem makro w kamerze. A tutaj zaraz wam pokażę. Zróbmy tak, do przebieg zaczyna się załamywać. Ok, o tak o. I teraz podłączmy sobie właśnie do bazy. Momencik, ja tu muszę odpiąć końcóweczkę. Podłączmy sobie do bazy PNP i mamy. Momencik, mamy tam volt. Zaraz, muszę zmienić. Momencik, z kamerą, no statyw się mi się przydał, dobry.
No dobra, i teraz tak, tu mamy bazę PNP. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, ale pewnie widać przebieg. Jeszcze może o taką ustawimy tę kamerkę. O. I jak widać, mamy na bazie tranzystora PNP, czyli 912 7, no 7 V, 6992. A teraz przyłóżmy sobie sondę do bazy NPN i zobaczcie, mam tutaj kłopot, bo jest tylko 5 V, 5,2 V, nie? W RMS-ie. 11,4 V w piku. I zaraz zobaczymy, ile jest w PNP. 14 V w piku, czyli mamy tutaj sporo różnicę. I po prostu trzeba to zlikwidować, tą różnicę, wtedy dopiero będę podstawiał tranzystory mocy. I tranzystory mocy właśnie te 911, 912, ale spróbuję je tutaj sparować, po prostu dobrać, nie? No jest jak cholera, duża różnica, no 3 V w piku jest różnica na driverach. Oczywiście tutaj miałem już zamontowane te tranzystory, ale poszły z dymem od pierwszego strzału. No niestety, takie się trafiają właśnie o tego typu, no. Dobra, to by było na tyle, bardzo krótki odcinek. Ja się tu zaraz uporam z tą końcówką, tylko czekajcie, tego piszczałkę tą wyciszę. Się uporam z tą końcówką i będę... Na razie to ona pracuje na samych driverach, nie? I właśnie mam, no mam odchyłkę 3 V w piku i to jest bardzo dużo. Muszę po prostu tutaj sprawdzić dokładnie, który rezystor po prostu ma mniejszą rezystancję i na schemacie będzie to prawdopodobnie albo sterowanie z tego BD140, albo sterowanie BD139, tylko że tutaj możemy sobie prąd spoczynkowy ustawić. Ten to jest do czujnik prądu, że tak powiem. Znaczy rozdziela górno-dolno sinusoidę, to co przed chwileczką widzieliście na oscyloskopie, bo ja robiłem pomiar na bazach, czyli tutaj w tym miejscu, tu i tu. W tym miejscu. Czyli musimy dobrać, sprawdzić tak, 470 ohmów, rezystor 2,2 kilo, rezystor ewentualnie może być jeszcze, to jest przeciwwzbudzeniu 82 pico wstawiony kondensator, ale może mieć po prostu przebicie gdzieś tam, gdzieś go troszeczkę zwierać, że tutaj mi idzie o 3 V za niskie napięcie, albo o 3 V idzie tutaj na to gałąź za wysokie. Dobra, zaraz sprawdzimy. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Naprawdę będą krótkie na razie odcinki, ale teraz tak, co się zapowiada mi w tym roku? W tym roku się zapowiadają live'y. Będziemy tutaj na pewno coś nagrywać w live. Będzie kontakt ze mną bezpośredni przez czata lub tak jak do tej pory było przez maila. Maila piracze22@wp.pl. To będzie kontakt do mnie. Na razie do końca stycznia na pewno nic nie biorę, bo do lutego muszę ogarnąć to, co mam. A dopiero w lutym będę tutaj po prostu podłączał szybsze łącze internetowe i będziemy mieli, będzie możliwość robienia live'ów, nie? Będziecie mogli też, w sumie dobrze by było, żeby ale dobra, nie będę na razie nic zdradzał, nie będę nic mówił. Dopiero w lutym, jak już będą live, to na pewno w live się dowiecie, co dalej. No bo ten kanał, jaki jest, taki jest na YouTubie, ale prawdopodobnie będzie zmieniona całkowicie platforma na inną. I te moje filmy już nie będą trafiać przez YouTube do Was, tylko przez inną platformę, która już powstaje. Także już powstaje, już serwerownia stoi, nie całkowicie taka jaką bym chciał, ale już jest.
No, łącze na razie mamy 1 gigabit, także tam dużych streamów też nie będzie można zamieszczać, ale znaczy będzie można zamieszczać po prostu swoje filmy do odtwarzania, czyli taki VOD, nie? Ale nie będzie możliwości, znaczy no zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, bo prawdopodobnie serwer obsłuży maksymalnie tam do 800 do 1000 widzów na bieżąco, a resztę widzów po prostu będziemy robić przez serwer w chmurze, ale no to zobaczymy, no. Zobaczymy jak to wyjdzie, na razie ilu tam będzie użytkowników, na razie jest chętnych, jest już sporo chętnych na oddzielną platformę taką typową, znaczy no u nas postawioną, tutaj na Warmińsko-Mazurskim będzie stała ta serwerownia, także już niedługo prawdopodobnie zaprosimy do po prostu do zamieszczania swoich materiałów na polskich serwerach, na naszych serwerach, nie? No i dobra, to by było na tyle, ja na dzisiaj kończę, zaraz się uporam z tym wzmacniaczem. Efekt końcowy na pewno będzie w następnym filmie i w następnym filmie będziemy robić Fausta, czyli po prostu drugą część tej Unitry. Jest to ten tuner, będziemy go przestrajać, prawdopodobnie też on był z tego pożaru wyniesiony, trzeba zobaczyć, wymyć go i to by było na tyle, na dzisiaj. Także ja pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że łapki w górę jeszcze pójdą, dopóki jeszcze jestem na YouTube. Dopóki jestem, to jestem, a jak już mnie nie będzie, to na pewno dam znać, gdzie jestem, także pozdrawiam.